Siemaneczko, z tej strony Hemot, witam was ponownie na serii Top 20 Ashan Areny. Trochę przesunę sobie kamerkę, bo widzę, że trochę jest tutaj w złą stronę ścięte. O, tak będzie zdecydowanie lepiej, mi się wydaje. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy. Nie chcę się sprawdzać rankingu, więc o dzisiaj nie poinformuję. Sorry, moje lenistwo. Piszemy oponentowi good luck, have fun, utevo lux. I zaczynamy, nie? Zaczynamy. Jeżeli chodzi o soundtrack, który dzisiaj będzie leciał w tle, no to w soundtracku posłuchamy sobie Diablo 3. Uważam, że to jest jeden z lepszych tak samo soundtracków z gier, w które udało mi się w życiu pograć. Ogólnie jestem wielkim fanem Diablo 3. W ogóle co ja tutaj mam za scenę niedorozwiniętą? Ktoś mi powie? Ja nie wiem. Czekajcie. To będzie ta lepsza? Chyba jo, chyba ta, no ta scena jest zdecydowanie lepsza, wiecie? Ale coś, no nie będę tutaj już, a to znowu z kamerą się kurde dzieje. Też muszę poprawić, widzę. Dobra, lepiej. No cóż, no macie trochę takiego profesjonalizmu, bym powiedział. Niemniej jednak, zacznijmy od banów. No oczywiście banujemy to w pierony, ja na loch nie gram. Ja tej frakcji po prostu nie lubię, nie lubię. A tak co ciekawszych rzeczy, to sobie trochę pogadamy, poopowiadam wam troszeczkę o różnych sprawach. No dzisiaj będzie taki fajny dzień, bo zaraz jeszcze wejdą dzisiaj dwa odcinki. Ten będzie z Hiero, bo Hiero jest moim przeciwnikiem. Później znajdziemy sobie jeszcze jednego oponenta i sobie z jeszcze jednym zagramy, więc dwa odcinki wrzucimy, nie? Loch na elfa. Nie chcę grać tym lochem zaziganym. To jest frakcja... Puh! Siomi z tej gierki. Co my tu mamy? No Akademia na Orka. Okej, okay. Akademia na Kraśka, okej. Okay. Ogólnie Akademia to jest bardzo okej okay frakcja. Tu mamy Orka na Nekromantę, to tego bym troszeczkę nie chciał grać. To jest całkiem okej. Okay. O, sam sobie to zbanował. Interesujące. Wiecie co, ja bym sobie to wyrzucił i w razie czego byśmy sobie zagrali tę parę. Uważam, że jest całkiem spoko. No oczywiście, no ork może ci zrobić długa buga wjazd w pierwszej i cię nie ma. No to jest ork, to jest długa buga. No to nawet nie będę narzekał, nie? Ale no, kto wie, kto wie. Kto wie, zobaczymy co tutaj kolega zbanuje. Ja sobie w międzyczasie zobaczę. Ledan jak zwykle tutaj płacze, że... że nie może sobie ze mną zagrać. Nie ma, ja z Ledanem nie gram. Oficjalny statement, nie gram z Ledanem, nie? Nie ma takiej opcji. Ornelka, tak. Ornelka była od inicjatywy, nie? Nie, klątwa słabości, a to jest useless. No ja gram Urgatką, czyli mamy tutaj Magic Resist. Jojo, fajne, fajne. A co my mamy tutaj w gildii w takim wypadku? Call of Blood, o, Drżej i Battlecry. Wiecie co ja bym zagrał? Kurwa, wiecie co ja bym zagrał? Ja to... O, mrok, super, gramy mrok na orku, co wy na to? Gramy mrok na orku, co to jest? Co to jest za ścieżka? Genialna ścieżka, podoba mi się. Nic niej praktycznie nie mogę zobaczyć, ale jest super. Co my tu mamy? No kurde, nie jest źle. Też tak finalnie nie jest zła taka ścieżka, nie? Gdyby nie ten tam, bo to ma przepalamy na expa i mamy fajną ścieżynkę. Ale, co ja mam w głowie, to słuchajcie, biorę to. I to. I jestem odporny na zaklęcia. Nie, to nie, dobra, to jest trollaż, to jest troll w chuj. Raczej tu sobie pójdziemy dla statystyk. I zagramy sobie lotny drży na konia. Tak, barbarzyńca. Zagramy sobie lotne drży i na konia i zrobimy robocie dla wszystkich. No ja wiem, że ta ścieżka jest naprawdę smaczna, ale zobaczcie, tak. Amulecik, 1 do morale. 4 do morale, mam bazowe 5 morale tak naprawdę, jeżeli mi nie będzie obniżał z samych artefaktów, nie? Więc nie musiałbym się tym martwić. Tylko co ja bym w takim wypadku zagrał? Dobra, porozmawiajmy o tym. Lotny byśmy pyknęli. To jest skam, ale zagralibyśmy laczka, ze szczęściem żołnierza i klątwą umarlaka. Jak mamy tyle morali, to laczek się da, no możemy sobie dorzucić też odporność na magię dodatkowo. Kara boska wymaga tego, więc kary boskiej byśmy nie zagrali. Lotne drżyj, brzmi spoko, ale wichurę bym zagrał, więc to rozbicie światła też bym tutaj dorzucił.
Dobra, gotujemy. Gotujemy. Dowodzenie to jest trollarz. Daj mi na razie lepszy krwawy szał. Będziemy sobie z niego schodzić. Rozbicie światła. No to na pewno bierzemy, bo na pewno chce grać wichurę na tego paskudnego ptaka. No nie wyobrażam sobie w ogóle, że ten ptak będzie mi tutaj bruździł. I teraz pokaż mi na orku. Do wichury mi nie jest potrzebna siła ponad magią, ale jest powstrzymanie światła potrzebne, okej. Okay. Więc to mi nie będzie potrzebne, więc damy sobie lepszy krwawy szał. Powstrzymanie światła. To jest to, dobra, bierzemy sobie powstrzymanie światła. Potężny cios, raczej będę chciał zagrać. Unik? Unik brzmi spoko. Przywołanie raczej nie. Ekspercki szał brzmi ok. Lepsza logistyka. Atak sobie otworzymy. Weźmiemy sobie lotny umysł. No mam strasznie dużo otwarte w tym momencie. Na pewno sobie z tego o jeden zejdziemy. 3-1. No dużo mi wiedzy dało jak na razie, ale nie będę narzekał. Szał bitewny musi być. Nie ma co. Dobra. Ja coś chcę bardziej tutaj kopać. Bo na pewno potężny cios bym chciał, wiecie, bo to jest strasznie mocne. Strasznie mocny jest ten bitewny cios. Ale może nie na ten moment. Na ten moment bym sobie z niego strzelił, zobaczył co jeszcze możemy. Szczęście otwieramy. A, dobra. Kombinuję. Daj mi pamięć naszej krwi. Lepszy atak. Ogłuszający. Lepsza obrona. Ekspercki atak. No przecież mam wszystko, halo. Halo, halo. Mógłbym niby otworzyć to. Ostatni bastion, nie. Lepsze rozbicie. No mam dużo otwartego, wiecie. To bym sobie jeden zszedł. Czy do wichury? Nie, do wichury nie jest potrzebne, mam powstrzymanie. No halo. Dobra, daj ekspercki. 7-7-1-3-5. Okej, nie jest źle. Ja bym tutaj poszedł środkiem i troszeczkę tutaj podopinał rzeczy, wiecie? Na pewno bym jeszcze tutaj zszedł jeden z tego. Dobra, jest rozdzierające, jest fantastycznie. No i słuchajcie. Teoretycznie to też jest fajna ścieżka. Chociaż... A najlepiej to i level jeszcze sobie z tego wziąć, nie? No bo tutaj co mamy? Tu mamy fajne staty. Teoretycznie. Bo tutaj stata też nie ma jakoś... Ale wiecie, no gram na drżeniu, ja bardziej chcę, żeby to on podszedł do mnie niż ja do niego. Tak mi się wydaje, nie? Chyba jo, dobra. Jak to mawiają... YOLO, nie? 5 moralki to zawsze 5 moralki za darmo. W szczególności, że tu mamy jeszcze sporo pieniążka, nie? To ściągamy. No i patrzcie, 11, 19, 4, 5. To i nadrżenie jest, więc nie ma co się martwić. Atak def byśmy sobie wzięli. Mamy bitewne zawołanie, więc w razie czego też nie boli nas to za bardzo. W sumie wjeżdżać nie chcemy. Bardziej byśmy grali tutaj defensywnie, biorąc pod uwagę co gra. I byśmy grali środek, nie? No ja to czuję, wiecie? Krzyk, nie chcę krzyku. I wiem za dużo, no wiem za dużo, no. To prawda, krzyku na pewno nie chcemy. Jest wichura, jest fantastycznie. Bo to już jest światło pięknie domknięte. Machiny wojenne, teoretycznie okej, praktycznie nie okej. Nie do tego buildu. Dobra, jak już mam takie staty, to już wezmę tą siłę ponad magią. Może to coś da. Tutaj jestem ładnie dobity. Tu jest całkiem spoko. No i co? I bierzemy sobie level. No bo co? Kopać tutaj co bym mógł kopać? Mógłbym sobie tą siłę ponad magią przekopywać. Na przykład próbować dostać obronę. Ale mam unik z czego... Dobra. Ekspercka logistyka? Nie jest źle. Może coś jeszcze z artefaktów wpadnie. Na pewno z artefaktów mogę sobie dobrać... Znaczy z logistyki mogę sobie dobrać jeden ataku, jeden obrony. W tym momencie, więc to też nie jest najgorsze. Nie no, wydaje mi się, że całkiem spoko to wygląda na ten moment. Nie mam co narzekać.
Nie mam co narzekać. Dlaczego gram lotny drżyj? No bo jeżeli to jest koń, którykolwiek, nie? No to ja sobie biorę lotny drżyj na tego konia i on wybiega do mnie. W tym momencie ten koń przybiega w 100% do mnie. Ja sobie po prostu mogę tego konia zbombić wszystkim, nie? To jest jedna jednostka leżej. Ewentualnie gra aniołka. Tak, aniołek. Czy to gra Serafa, czy to gra Archanioła. Przestraszę go, nie może sobie podnieść jednostek. Też jest bombiony z miejsca. Gra kusznika, też mogę go straszyć. Jakby patrzysz się na pasek i stwierdzasz, co się straszy, nie? Jak się to polosowało na pasku. Więc zobaczymy. Zastanawiam się, którego cyklopa zagrać, ale biorąc pod uwagę, jakie ja mam tutaj build, my build, jakie mam, to zdecydowanie zagramy sobie tego cyklopa z oczkiem, a nie z pałą, bo to cyklop dla widza się tutaj nie sprawdzi. No gram na humana, no nie rozbijanie mroku tak naprawdę w tym wypadku jest trochę trolem z mojej strony, ale wiecie, jak się tak zastanowi człowiek, no to wiecie, wichurka jest, więc ten gryf i ten archanioł nie są już tacy groźni. Dobra, jakoś to będzie, nie? Posiada ekspercki atak, nie posiada szczęścia. O, to chyba będzie klasyczna w takim wypadku Ornelka, wiecie? Skrypt się triggeruje, talia karta lota. Korona dowódcy, patrzcie, ja mam morali. Patrzcie, ile ja mam dobroci w tym buildzie, dobra. Staty też nie głupie, 15-13. Palimy sobie książkę. Znajdowanie drogi da mi chyba więcej niż lepsza obrona. Z 8% do fizycznego. Jeden ataku, jeden defa. Lepsza obrona. Dobra, ile mi tu brakuje? Oj, 10 koła. Nie ugram. Nie ma nawet co myśleć, nie ugram. Zostawię sobie ten sopelek. To będzie... To jest sopel lodu? Tak, to jest lodowaty sopel. Nazwijmy, że to są łzy przeciwnika po tym, jak wygram. Chyba zaraz się okaże, że to przepierdolę po całości i tyle będzie z mojego tutaj, wiecie, podśmiechiwania się z przeciwnika. Tego się nie gra, goblina, to od razu. Dla mojej pewności gram tego. Wiecie co? Tutaj zagramy to. Na pewno gramy to. Jadowite, badziewie i to. Gramy na pierścieniu inwalidy, więc tutaj to ja muszę być bezpieczniejszy w tym wszystkim. I to ja muszę nadawać swoje tempo. Nic już tutaj nie ugramy. Więc przechodzimy przez teleport. No co? No kurde, no wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Że jakoś tam turbo nie oddaje. 15-13 to są fajne staty. 4-7 to też są naprawdę bardzo fajne staty. No mam kapa morale na start i to może mi naprawdę oddać. To może mi naprawdę fantastycznie oddać, nie? Więc zobaczymy jak to wyjdzie i co tutaj się ugra. Ja się na chwilkę wyciszyłem, bo tutaj zrobiłem sobie zamówienie na napój. Ale dobra, zobaczymy. No jeżeli to jest taki rycerz... No zobaczymy, co to jest. Ekspercki atak, nie posiada szczęścia. Okej, okay, chciwy koń. Ten kapłan, ten anioł, ten gryf. Bardzo dobrze zrobiłem, że na pewno zagrałem wichurę. I bardzo dobrze zrobiłem, że zagrałem drżyj. Bo skasowanie mu tego konia, zanim on we mnie wjedzie, no jeszcze zobaczymy, jak się ułożą rolki. Nie gra machin. 13-15, czyli ma odwrócenie, bo ja mam 15-13, dobrze pamiętam? Tak. 6-7. Mamy praktycznie identyczne staty. Mamy praktycznie identyczne staty. Zajebiście, co się mi podoba, bo ma 13-15, ja mam 15-13, 6-7, on też ma 6-7. I 4-1, ja mam 5-1, nie? Fajnie to wygląda, podoba się dla mnie. Podoba się dla jego. Tutaj sobie ustawiamy na pewno babę. To ustawiamy sobie tak. To ustawiamy sobie tak. Niech on sobie stoi tutaj.
Coś takiego by my zagrali? Chyba jo, ewentualnie. Coś takiego, bo ona może sobie swobodnie stąd cyklop mnie zerzyć, jakoś turbo, że miał większą inicjatywę. Dobra, tak zagramy. Tak sobie zagramy. No i co? Walka na morale, kto ma lepsze morale, jo? Dobra. A teraz okazuje się, że chłop gra w rokie i mnie kontruje, nie? I się bawimy. I robimy sobie po prostu nawzajem bobasa, nie? Dobra. 13, 15, 6, 7, 15, 13, 6, 7. No dobra. No dobra. Dziękuję za piciu. Dobra. Zdrówko wasze, gardło moje, czy jakoś tak to szło. Zdrowie wasze, gardło nasze. No i patrzcie, teraz mój bohater o pierwszą turę. I co tu się dzieje? Palcie się tego gryfa. Klikamy sobie dryżyj i klikamy sobie na konia. I zobaczcie, co ten koń zrobi. Buga, buga. I ten koń w tym momencie jest bity. Dosłownie, ten koń jest bity. I on może go sobie nim wycofać do tyłu, ale koń jest bity. O Boże, ale obrzydliwe. A to jest battle dive, to na pewno. I tutaj w takim wypadku, skoro tego konia aż tutaj przywiało, tak żeby on miał turkę, bo ile on ma? 4. Raz, dwa, trzy, cztery. To muszę sobie tutaj cyca przyspieszyć jakoś fajnie. Ile cyklop ma inicjatywy? Dobra, dawaj cyca. Od razu go sobie tutaj weźmiemy w taki sposób. 3-4. I obniżymy mu laczka. No kontra będzie boleć. Pewnie jednego mi zabije. No tak. O, nie spojrzałem. Ognisty gniew. 2-3. Raczej nie. Wolę sobie zrobić już jednego archanioła lżej. Wiecie, tak to powinno działać. Patrzcie. 3-5. Plast. 4. A, on nie dochodzi, dobra, dobra. No to zrobimy sobie mimo wszystko tak, podejście. Jak to tam wygląda z inicjatywą? Czy koniec przed moim hirkiem? No bo nie mam żadnego tego, on ma jakiś bus do inicjatywy. Co tu kolega zagra? Czym mnie zaskoczy? No, że on ma taką inicjatywę, to też mnie boli, bo może sobie, chociaż tu patrzcie, jak to gra. On gra tego chłopa, nie? Bez taczki. Więc ten tutaj będzie mało obrywał od... Ale też nie ma boskiej siły. Chyba. Ma zniszczenie. Kulka. Mam odporność. Może. Halo? Cofnął konia. Halo, YouTube. Where muzyka? Dobra, wróciłem. Przepraszam. Patrzcie, jaki no damage. Jaki obrzydliwy no damage. To 2, 3, 3, 16, 25. Już mu to. Bo ten moment nie zadaje obrażeń przez to. To musi stąd mi pójść w cholerę. Tutaj też nie ma damage'a. Pompuj tutaj. Halo? Morale? Dobra, jakieś tam morale miałem, więc nie będę narzekał, że od razu morali nie mam, nie? Co on zagra? Jak kulkę, no to się nastawiłem i to perfekcyjnie na kulkę. I tu mnie kasuje tym dziadem. Obrzydliwe. A, resisted. Daję okejkę. Ona się tu healnie. Na pewno lecimy tutaj. Hop, blokując. O, morale. 7, 700. 7 wstaje. Będzie ich 15. Dobrze się bawię. Ma ulepszoną manę? Nie może mieć ulepszonej many. To na pewno, że nie może mieć. Teraz on strzela. Co on kasuje? Cyklopa. Bo cyklop nie miał pancerza. Understandable. Pytanie, czy on pozwoli mi tutaj podejść cyklopem i rzucić mu debuffa. Ten debuff będzie dla niego bardzo, bardzo bolesny. I pytanie, gdzie gryf wpada? Moim zdaniem gryf wpada tutaj. Chociaż może wpaść w nią. Nie wiem. Na pewno bierzemy błyskawica i kolejny aniołek idzie do Hasioka. Cyklop nie dochodzi, no bo przecież po co? I zrobimy sobie coś takiego, że... Zrobimy sobie zjedzenie goblina. Na 108! Ja pier... Aha,
Ja mu nic nie biję, a on mnie... A on mnie tyra jak szmatę, nie? Dobra, z laczkiem. On mnie tyra jak szmatę, dobra. Spadła mi stąd, ptaku paskudny, zażigany. To pozbywamy się. Chyba powoli się pozbywamy aniołka, żeby tych wskrzeszeń nie było, bo to boli. No tak, no nie masz armora, bo ma kulkę, nie? 2% na zniszczenie na tył. No ale przynajmniej będzie go to boleć. Teraz moim zdaniem, to ja bym grał, to bym grał straszenie na niego. Co on zrobił? Retaliation strike na czempiona. Understandable. Pytanie, czy ja chcę go bić. Kura nie gra. Kura umiera. Czy ja chcę to bić? Raczej nie. Chyba, żebym sobie zrobił potężny cios. Ale to za późno jest na potężny cios na centaura. Raczej drżenie. I on sobie wychodzi, dając cyklopowi ewentualne podejście. A tymczasem tu jest kasowany kurczak. I on sobie nas pompuje. Ty many nie masz, 5 many. To hejsta rzucisz, Max. Chociaż... Może? Zobaczymy. No dobra, on gra empatią. No i kulkami. Dobrze, że tego centa w sumie nie dorzuciłem tego znamka, bo może mi tego centa pokarać. Łaska. Co, ściągamy kontrę? Kurwa, ściągamy kontrę. Oczywiście, że tak, patrzcie. To ściągnięcie kontry tutaj będzie dobrym game changerem, moim zdaniem. Zobaczymy, czy on się gdzieś tutaj poruszy, bo wiecie, jakbym tutaj miał cyklopem, to miałbym fajny skosik, nie? Bardzo mi się spodobał ten skos. Patrzcie, nim przyspieszamy sobie jego. Pozwalamy mu wejść z tej strony. Błagam, dawaj dwa ataki, dawaj dwa ataki. No ty paskudna. Dobra, aniołek. Spodziewałem się troszeczkę tutaj czegoś takiego. 5, 7. Dawaj. No on tutaj se może wjechać od góry i mnie dziabnąć. Pewnie mi skasuje praktycznie wszystko, ale zobaczcie, jaki ten ognisty gniew o makarę boską dodatkowo boli. To jest 30% dodatkowego damage'a. Nie? Jak to napierdziela. Jakie to jest paskudne. Ja mu skasowałem prawie całego tego konia, a i tak nie jestem w stanie mu nic zrobić. Bo gryf spikował mi w centaura? Okej. No dobra. 4. 29, 1, no i z bohatera to tam wiecie. Jakoś mnie to nie boli. Okej, bohater mi się ustawił przed kucznikiem, więc kucznik zostanie przestraszony. Więc raczej ten kucznik też mnie nie będzie jakoś tam tyrał za bardzo. Ona sobie tutaj może wziąć manę z goblina ściągnąć. Resisted, fajnie, dziękuję. Że jest ciekawie na pewno jest. Mógłbym wejść i zabić trzech, dając sobie tutaj podejście. Ale raczej bym wolał po prostu przyspieszyć jego. Ja wiem, że to mi nic nie daje w tym momencie, że ja go przyspieszam. Ale to nie jest też jakiś tam zmarnowany ruch według mnie. Tutaj mogę złożyć trapkę zawsze. Powinno zatrzymać tego kunia. A na pewno problemem będzie ten tutaj pan. Ostatnio częściej kurwa widuję przystań z tym. Z... jak to się nazywa? Dawaj tutaj, zobaczymy gdzie nas zabierze. I daj mi drżenie. W którą stronę mapy? Mam nadzieję. No, teoretycznie, jak on podejdzie do niego i jak mu zawinie, no to chłop śpi. No nie ma co zbierać po chłopie, no nie ma co.
jest jeszcze do ugrania, wiecie? To nie jest przegrane, to jest jeszcze do ugrania. To jest zależne od tego, co się dalej wydarzy. No to, że go tutaj cofniesz, to się spodziewałem. 2-3, dobra, chlastaj go. Dajemy robocie... No i tak możesz nim wybiec, tym kuniem, więc... Pytanie, czy wybiegniesz 7 w 86 naszołowanych? Wybiegniesz 7, 1. Oj, zaboli. 4, no. 2. O Jezu. Przekręć go. Zlaczkiem! Przekręć go! Aj, nie przekręcił. Ajajaj, ale mój przygrzmocił ładnie. Tu jest jeszcze... Jak goblinek? Goblinek byłby w stanie wskoczyć przed chłopa? Nie ma na to najmniejszej opcji, że mi był w stanie wskoczyć przed chłopa. Więc chłop zaboli. Kulka. No tutaj będzie boleśnie. Oto będzie 400 inicjatywy, a goblin ma, to będzie 700. To nie, to ja wolę tutaj. Żeby go tak troszeczkę... To Lightning Bolt tutaj, czy tutaj? Czy tutaj już 42 i negujemy ewentualnie efekt chłopa. Tu jest Venom za jakieś 80. Tu już jest praktycznie koń martwy. Dobra, 42. No i tych 42 chłopów. Wydaje mi się, że to jest w porządku rozwiązanie. 80 aż. Ja jego muszę na pewno cofnąć tutaj. 9-2, no boli. Ale tym aniołem też tu nie wlecisz, chłopie. 52-7. No ten goblin musi wrócić tutaj i być broniony na pewno przez nich. Co ja tutaj zrobię? No ty nie masz defa, to jest pewne. 8-1, kontra 2, kontra była mordercza. Ja się zastanawiam, czy ja chcę Battle Cry'a tutaj rzucić, czy potężny cios w tym momencie na niego. I rozpoczynamy kasowanie, bo to tylko pół tury. Więc tutaj będę, więc mam dobrą pozycję. A tych 53, no uderzy, no dobra, no ale to słuchaj. Skutki będą tragiczne, nie? 35, oddasz za 3, a za 4 nawet, ale przeżyłeś. Patrzcie, 105. Ile odda? 3? No, plus bohater uderzy za ile? 12 plus stun, przesunięcie. 35, no. I zobaczcie, jaki jest teraz mój plan sprytny na tą grę. Nie mogę poświęcić goblina, ale mogę dalej boltować, nie? On nie ma ruchu. To jakoś turbo dużo nie bije. Teraz tak. Pasek. Anioł. Fajnie się ustawiła. Będę mógł podejść tutaj. Resisted. Kieruj mnie reziście, błagam cię. I co? I drżenie na niego? O, chyba jo. Żeby nie strzelał przypadkiem i mnie nie denerwował. Ty, a dawaj, palniemy go. Bo skoro jednego zabijam, to dawaj. Zobaczymy, gdzie on go uderzy, bo on pewnie będzie chciał go tyrać dalej. Tutaj zabijam sobie tego chłopa. Okej. Anioła też. Niezbyt mądre, ale... I widzicie, co on tutaj robi w tym momencie. To on nim strzela mi po nim, bo on się jego boi, że on będzie mu kierował grę. A w tym momencie, kto będzie mi kierował grę, to jest ona. Bo ja się teraz nastakuję jak zły na tym goblinie, jeżeli chodzi o manę. To mi się nie podoba, że on ma turę przed nim. Ale nic na to nie zrobię, a tego będę ganiał po mapie drżeniem, bo on też nie ma za dużo ruchu, bo ma tylko 4. Więc gramy do końca. Gramy do końca. Zawsze się gra do końca. To ma być close gierka. A ten kapłan też 9-14, no on potrafi przywalić, on ma dużo hapsa. Dobra, poświęcaj gobliny, ile? 14 many, to jest fajnie. Druga kropelka, to oznacza... To on ma jeszcze strzał, więc na prostej może strzelić, pewnie skasować te gobliny.
Bardzo by mnie to nie, nie usatysfakcjonowało w obecnej sytuacji. No ale powiem wam, że jest fajnie, jest super, podoba mi się. Chłop miał damage, miał. Tego mu nie odmówię. Ale ja też się dobrze bawię. Tylko za dwóch, na prostej strzeliłeś. W fizyku pewnie miałeś większe obrażenia, raczej na 100%. Teraz tak, co on będzie robił? Logicznym będzie rzucić kontratak tutaj. Ale nie dla mnie, bo ja robię teraz drżenie. Na nim. On gdzieś mi podchodzi? Teoretycznie jo. Myślmy. Myślmy. Na spokojnie. Zróbmy sobie tak, że zrobimy sobie drżyj na niego. Niech on sobie odejdzie. Tu jest czterech. Okej. Przyśpiesz się, proszę. Rozstaw trapki. Bo ona ma już dwa razy spell powera, więc ona już boli. To dość mocno. Dalej została nas w podwójnym spell powerze. 546, nie? Patrzcie. Teoretycznie tutaj byłoby spoko, ale to co mnie interesuje, to jest kasowanie powoli jego. Bo on mnie jakoś turbo nie boli. Dobra, zaczyna mi kasować gobliny, zaczyna mnie to denerwować. Ale zobaczcie, już większość skasowałem, teraz mogę go uderzyć, nie? Bo mi odda. No oczywiście będzie od bohatera kontra za... Ała, za czterech, ała! Dobra, dobra, uspokój się, ziomuś. Dobra, musimy sobie troszeczkę many naładować tymi goblinami, póki mogę, bo zaraz nie będę mógł. I to nie będzie fajne. Przyspieszasz go, spoko. Ja za to ci go planuję zabić. Ty, no powiem wam, że jest srogo, nie? Jest solidnie. Dobra, ty nie dotrzesz, chcąc, nie chcąc. Trapek cię zatrzyma. We believe. O kurde, nie zatrzymał. Ale 27 many, słuchajcie. On robi błąd. On robi bardzo duży błąd w tym momencie. Podbiegamy sobie tutaj. I patrzcie teraz na to. To się odbija w tą stronę. Ja będę miał drżenie, więc on mi stąd sobie pójdzie. Mam many? 11 mam, fajnie. Dobra, nie mam goblinów. To już nie jest fajnie. Mogę się z nim wybiegać? Mógłbym teoretycznie. Najważniejsza jest ona. On nie jest taki ważny. A tu nie ma też kontrataku. Ała, boli. Tutaj się balista tym raczej zajmie. Ja to na łapki raczej ja to raczej wyłapkuję, nie? W szczególności, że tu bije 20. Ubijemy. Kolejne. 13. Jezu. Nie może mieć anioła stróża. Nie może mieć. Nie zgodzę się na to. Jestem pewny, że nie ma. To była ostatnia kulka. Ma tylko łapki. To jest value tej szamanki. Ona jest świetna. Lecimy do przodu. Ale to chyba kończy grę. Nie, nie kończy. Dobra, lecimy do przodu. Drep, drep, drep. Ja pizgam, co za giera. Wow. I pewnie bastion w domu. Nie, nie, nie masz bastionu. Nie masz bastionu. No tak, kurwa, ja ci dam bastion w domu. Ooo. Ale dymy, chopie. GWP, Jezus Maria. Coś ty mi zrobił z banią. Co ty miałeś za arty, typie? Chryste, dobre arty miał, faktycznie dobre arty miał. Dziwne, TFP. Ła, to było super. Dzięki wielkie wszystkim za oglądanie. Do następnego i cześć.